Siema. Po kilkudniowej przerwie znowu wracam. Dzisiaj za to lecimy z Los Angeles do San Francisco prywatnym samolotem za 300 zł. Najpierw nas przewożą busikiem. Więc to jest samolot, którym lecę do San Francisco. Koniec wycieczki, znaczy przesiadka. Teraz się przesiadam do nowego samolotu. Zamknęli mnie tu. To jest w ogóle budyneczek. Taki 10 na 10 metrów. Zamknęli mnie. Jestem na takim lotnisku, gdzie są tylko trzy małe samolociki. Mam 20 minut przesiadki. Za 20 minut lecę do Oakland obok San Francisco. A to jest jakieś pół godzinki autobusem, także można powiedzieć, że w San Francisco. Drugi odcinek, Oakland. Do zobaczenia już na mieście. Jesteśmy na Lombard Street, czyli tej zakręconej ulicy. Patrzcie, jaki slalom idzie. Ale pogoda to mi się trafiła najgorsza. Moje pierwsze wrażenie na temat San Francisco? Miasto bezdomnych. Wysiadłem tylko ze stacji metra. Nie widziałem żadnej normalnej osoby. Potem wszedłem do jakiegoś McDonalda z 500 metrów dalej. Dwie osoby były wyglądające na takie, które nie śpią na ulicy. Ta ulica nazywa się Lombard Street i jest znana bardziej jako najbardziej poskręcana ulica na świecie. Więcej informacji na ten temat nie znalazłem, więc po prostu to chyba zwykła ulica. Tak tłumacząc jeszcze nieobecność ostatnią, siedmiodniową bodajże, albo i więcej tych filmów nie było. Chodzi o to, że ładowarka mi się zepsuła. O kurde, ale ślisko. Ładowarka do baterii do aparatu, więc musiałem kupić po prostu nową. Więc na przykład tacy ludzie, jak ta pani bezdomna w kozakach, wyglądająca jak z Teksasu, z cyckami wywalonymi na wierzchu, po 50, z psem w wózku, na który siedzi na śmieciach. San Francisco. Nie wiem, czy dokładnie tę ulicę widać. Jak nie widać, to po prostu jest kilkadziesiąt, czy może nawet ponad 100 metrów w górę na przestrzeni kilometra. I właśnie dlatego San Francisco nie jest najlepszym miejscem do pieszych wycieczek, lecz do uberowych, pociągowych, autobusowych. A tak swoją drogą przed chwilą Polaków spotkałem takie małżeństwo, 30-40 lat. Gadali po polsku, dlatego usłyszałem. O, czekaj, czy to widać? Nie. Idziemy w kierunku Alcatraz, to znaczy w miejscu, gdzie będzie widać tą wysepkę. Tam jest ten super most, pod który się potem przeniesiemy. Ale najpierw wam opowiem o tym. Czyli Alcatraz, gdzie od 1934 przez 19 lat było otwarte więzienie o zaostrzonym rygorze, ale niestety musieli zamknąć je z powodu tego, że było źle skonstruowane. Łatwo było, ułatwiało niektóre rozwiązania ucieczkę z niego oraz fakt, że było bardzo drogie w utrzymaniu. Nie wiem, czy ktoś z was oglądał film z Clintem Eastwoodem na temat tego. On się chyba nazywał Ucieczka z Alcatraz bodajże. I to była historia oparta na faktach, na podstawie dwóch bodajże, nie pamiętam, chyba dwóch lub trzech więźniów, którzy uciekli i nigdy ich nie odnaleziono. Także
jeśli nigdy ich nie odnaleziono, to albo ich coś tu zjadło, utonęli, albo po prostu zapadli się pod ziemię. Ja obstawiam tę ostatnią opcję. No ogólnie przez te wszystkie lata trwania więzienia, przez 19 lat było aż 14 próbek ucieczki. No więc jak na więzienie to bardzo dużo. Ale robi wrażenie. Tam są wycieczki organizowane, można sobie popłynąć statkiem, zobaczyć jak to było, powchodzić do cel, kupić sobie kulę u nogi w ramach prezentu, ale niestety trochę nie mam na to czasu. O, jak fajnie lądowała Ewa. Siema Ewa. Painted Ladies. Szukałem jakiegoś określenia dla tego miejsca w Google. Chciałem wam powiedzieć coś, a to jest po prostu, cytując, atrakcja w stylu przyszedłem, zobaczyłem, poszedłem, zapomniałem. Patrzcie, gdzie dotarłem. O, nie wiem, czy to te wszystkie psy pani były, tam co się rzucają, ale wspaniała rodzinka. Jeśli tak, bo psy super wyszkolone, idą se z panią, tam przytulają się, bawią się ze sobą, 6-7 psów. Piłkę rzuca pani co jakiś czas, w nagrodę ten, kto to przyniesie, dostaje cukiereczka, jakiś tam smakołyk oczywiście. No faza. Ale niestety nie wszystko takie kolorowe w tych moich filmach. Dzisiaj był bardzo smutny moment dla mnie. Jechałem Uberem z piękną Brazylijką i się pyta, skąd jestem? No to mówię, że z Polski. I co oczywiście wiedziała o Polsce? Że taksówkarze to wieśniaki i biją się z Uberowcami, że bałaby się jechać na wakacje do Polski, jak tam taksówkarze się tak zachowują. Także... jeszcze chciałbym minutkę poświęcić temu mojemu lotowi, tym prywatnym samolotem. Niestety nie była to jakaś specjalna atrakcja. Oprócz tego, że były tam 4 osoby, samolot leciał bardzo szybko, wszystko trwało bardzo krótko i było to o wiele prostsze niż dostawanie się na duży samolot. Aczkolwiek takie małe samoloty na długich trasach nie latają, więc no jest to taka po prostu atrakcja, tak jak mógłbym sobie tu przelecieć nad miastem, to tak przyleciałem z Los Angeles do San Francisco. No potrwało to, o 7 wyszedłem z domu, od 13 tutaj byłem 6 godzin, także nie za szybko. Dla mnie to jest atrakcja, bo wiesz, ja się cieszę, że mogłem się przelecieć takim małym samolocikiem i w takich warunkach, aczkolwiek nie wszystkim pewnie by się to podobało, bo nie jest to tak jak w filmach. Panie bez biustonoszy nie karmią cię winogronami ani nie polewają winem. To jest po prostu samolot jak każdy inny. No ale fajne, fajne przeżycie. Jeśli będzie jeszcze okazja w takiej cenie, czyli w zamian za 300 zł przelecieć się z Los Angeles do San Francisco i z powrotem, to zdecydowanie skorzystam. A, no i jeszcze jedno. Jakby ktoś chciał zabukować bilet przez na taki samolot, to link jest tutaj, tam gdzieś wyskoczy na ekranie, nie wiem gdzie. Tutaj albo tu. Albo tutaj. Jestem na skale. Boję się, bo jest ślisko. Ale chciałem wam powiedzieć, że jeśli ktoś chciałby pocztówkę z San Francisco, to napiszcie do mnie na fanpage wiadomość, tylko dzisiaj to zróbcie, w tym momencie jak oglądacie film, żebym ja zdążył to wysłać, no ewentualnie jutro. Dzisiaj się tak złożyło, że samolot jest pusty i lecę sobie sam do Los Angeles, San Francisco. Piloci, którzy teraz prowadzą samolot, lecieli już ze mną wczoraj. Także dzisiaj już po kumpelsku sobie pogadaliśmy.
jak tam Superman było w San Francisco. O kurde, ale faza. Patrz.